Muszę wam o czymś opowiedzieć. Baczcie, że jestem taki zakaptyżony, ale zimno jest. A ja mam ostry stan zapalny w szczęce. Ale muszę opowiedzieć. Co prawda ze stanem zapalnym wyszedłem na dwór, ale z pełną świadomością. Jest takie wspaniałe słońce. Jest co prawda wygwizdów, jak nie wiem co, i zimno. Ale coraz mocniej do mnie dociera i coraz mocniej się do tego stosuję, że samopoczucie, subiektywne samopoczucie jest znacznie ważniejsze niż to, co mówią jakieś procedury medyczne. I w tej chwili czuję, że to siedzenie na dworze bardzo dobrze mi robi. Skąd się wziął stan zapalny? W szczęce. Pewnie niektórzy powiedzą, że o zęby nie dbałem. Może tak jest. Wydaje mi się jednak znacznie sensowniejsze, że ma to zastosowanie tak zwana totalna biologia. Ponieważ to już chyba któryś z kolei raz, kiedy rozkręca mi się stan zapalny i to właśnie w szczęce, po ustąpieniu bardzo silnego stresu. Dosłownie poczułem, jakby kilka kamieni ze mnie odpadło. Co raczej nie jest przypadek, że zaraz potem się coś odzywa. I wiecie, co między innymi poczułem? Taki zgoda na śmierć. Wreszcie przestałem się bać, że jak umrę, to będę po śmierci męczony za to, że umarłem. Słuchajcie, ja teoretycznie nie wierzę w nieśmiertelność duszy. Nie dlatego, że nie wierzę w Boga. Są inne powody. Nie wierzę w to takie stereotypowe pojmowanie katolickie. Katolikiem nie jestem od dawna. Natomiast najwyraźniej to, czego się nauczyłem w dzieciństwie, miało tak silną moc, tak silnie we mnie utkwiło. Dosłownie bałem się cały czas piekła, które nie wierzyłem. Od 7 roku życia, teraz mam 37 lat, 30 lat. 30 lat formalnego niewierzenia w piekło, ja się cały czas bałem piekła. I to do tego stopnia, że między innymi z tego powodu, jak sądzę, doczekałem się depresji, doczekałem się prób samobójczych. Z próbami samobójczymi to jest w ogóle ciekawa sprawa. Dosłownie próbowałem się zabić ze strachu przed śmiercią. Tak bałem się umrzeć. Ale i bliscy się do tego trochę dołożyli. Bo tak się nade mną zawsze trzęśli, ilekroć byłem, nie zawsze, ale za często, jak byłem chory, że ja się dosłownie bałem chorować. Jak chorowałem, to tak, bałem się choroby, bałem się bliskich, że robi im problem. Bałem się lekarzy. Wizyty lekarskie bardzo traumatycznie wspominam. Więc jakby to obrazoburczo nie zabrzmiało, uważam, że naprawdę pogodzenie się z tym, że mogę wykitować i nie robienie z tego kwestii jakiejś wielkiej, dramatycznej, uważam za gigantyczny sukces. Uważam, że takie motywowanie się, że muszę się trzymać, bo mam obowiązki wobec rodziny, to jest... Znaczy, jak ktoś to umie udźwignąć, to dobrze. Ja tego od małego nie umiałem udźwignąć, a właśnie coś takiego na mnie ładowano, chociaż zapewne nieświadomie. Dlatego przestrzegam, nie róbcie tego też swoim bliskim. Każdy ma prawo do odejścia, jak czuje, że nie dźwiga życia. Chociaż oczywiście do samobójstwa nie nakłaniam. Po prostu chodzi o takie wewnętrzne dopuszczenie do siebie. Bo ja tyle razy słyszałem, żebym o czymś nawet nie myślał, nawet nie dopuszczał myśli. Nie. Wszystko trzeba do siebie dopuścić. Bo umysł nie jest kretynem, nie może z niego kpić. Jak on chce o czymś myśleć, to będzie myśleć. Jak mu się zabroni, to będzie jeszcze gorzej. Należy po prostu się oswoić z każdą myślą, która jest natrętna i która nie chce odejść. Wtedy właśnie jest szansa, że ta myśl odejdzie, albo przynajmniej się zmniejszy. Stanie się racjonalna, bardziej racjonalna. Tego wam wszystkim życzę. Tego się trzymajcie.